Siemanko, z tej strony Kura Workout. Właśnie jedziemy z Kingą do Kauflanda zrobić zakupy. Będziemy dzisiaj przygotowywać danie. Sami zobaczycie jakie. To jest nasz świat z Kingą. Kinga, zobacz, jak się już cieszy, że zje sobie coś. To ogólnie nie jest do naszego filmiku, ale przy okazji, jak jesteśmy, to sobie już weźmiemy na czarną godzinę jakąś pizzę. Wybrana została salami. Odpowiednie nawodnienie też musi być, żeby bicki rosły. Kinga musi trochę przypakować, dlatego dałem jej kilka zakupów, głównie słodycze, co lubi najbardziej. A ja oczywiście fit, woda przy sobie i tyle mi wystarczy. No to tak, moi kochani, zabieramy się za naleśniczki. Na masę składają się banany. Dwa jajka, dwa banany i płatki. No. Wszystko blendujemy pierw. Wyszło troszeczkę za rzadkie, jakieś za rzadkie, to tak jak tutaj Kinga robi, dosypujemy jeszcze płatków owsianych, żeby troszeczkę to zagęścić. Jeszcze możecie dodać proszku do pieczenia, żeby lepiej się usmażyło na patelni, żeby nie przewierało. Kinga wszystko na oko robi, więc tutaj nie ma żadnego przepisu. Gotowanie gotowaniem, ale planszę też trzeba sobie zrobić, więc zostawiam poręcze i pyk. Do takich naleśniczków też możecie dodać sobie na przykład białko, ja mam izolat olimpowski, na oko na przykład pół miarki, zależy kto ile tej masy robi oczywiście. Ja korzystam z białka o smaku czekoladowym, według mnie to jest najlepszy smak, jeszcze znajdziecie oprócz tego wanilię i truskawkę. Tak prezentują się nasze naleśniki. Nie wyglądają może zbyt apetycznie, ale uwierzcie, są super. Jeżeli ten filmik Wam się podobał i chcecie tego typu filmików więcej u mnie na kanale oraz jakieś inne vlogi z wycieczek, z podróży, to piszcie w komentarzach, lajkujcie ten filmik. Osoby nowe zapraszam do subskrypcji kanału, osoby, które nie wiedzą jak ćwiczyć, jak użyć suplement treningowy, zapraszam na Priff, nowy fanpage, pomogę w tej sprawie. A tymczasem razem z Kingą zabieramy się za pyszne naleśniczki. Oczywiście do tych naleśników możecie dodać cokolwiek, my zrobiliśmy sobie dzisiaj cheatowy dzień, więc troszeczkę na słodko i niezdrowo, ale czasem i tak można.